Marta Walecka. Każdy z Państwa dzisiaj jest wyjątkowym gościem. Niepowtarzalnym, wnoszącym w tę imprezę dużo swoich emocji, dużo swojego entuzjazmu. Przed Państwem młodzież w pokazie alternatywnym.
Wystąpią przed Państwem najmłodsi uczestnicy dzisiejszego wieczoru. A skoro mowa o futbolu, starogardzie, to oczywiście mowa o kim? O kim? O Dejnie! Jeszcze raz, o kim mowa? Ale proszę Państwa, was jest ponad 300. Jeszcze raz, mowa o kim? No pięknie. Świetnie, bardzo dziękujemy. Warto powiedzieć, że stroje i całą stylizację dzieci przygotowali rodzice, więc proszę Państwa, integrują się całe rodziny. Po swojemu miał, osiągam teraz, a szereg, który będzie stał. Ujął to by
wszędzie. Nie różka, czeka, bo pomocie mi ten będzie. Tak było masz, miał mi załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie nigdy, niestety. Co te klasę dawać, nimi można pomać. Jest to uczestnik warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas diecezji belgijskiej w Skurczu, pan Daniel Beli. Jakże odwdzięczę się morzu, że fale jego ciche wychodzą, aby szukać moich codziennych zbłąkań. Jakże odwdzięczę się słońcu, że zachód mnie nie odpycha, że wieczór i poranek niedługa dzieli rozłąka. Grupa, której najtrudniej było nam poprosić o to, żeby wystąpiły w pokazie. To taka specyficzna grupa. Grupa VIP. I'm
kobiety z jajami. Przed Państwem koło gospodyń wiejskich Janowo i Kolicz. You know, 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 you know,
wystąpi przed nami pani Renata Sachady. Najlepsi w jesieni życia.
półfinalistka popularnego programu X-Factor, przyjechała do nas z Gdańska, a mianowicie osoba, która kocha śpiew, kocha ludzi, kocha scenę. Pani Małgorzata Stankiewicz. Postanawiamy od jutra zacząć, lecz kalendarzom znów kart zabrakło. Więc żeglujemy po morzach marzeń, czas rzeźbi zmarszczki na naszych twarzach. Ty i on i ja i świat co wokół nas. Nic w miejscu nie stoi, nikt na nas nie czeka. Czas rękę wyciągnąć, by znaleźć